500 metrów. Pięknie. Na rondzie drugi zjazd. Jak w Bukowinie. Słoneczko nas wita. Docelowe jest po prawej stronie. Znaczy gdzie? Co jest parking? Tam, tylko rozpieprzony. Ciekawe jak Margareta przyjedzie. Tu nie wolno wjeżdżać, bo to autobusy zawracają. Musimy tam iść. To nie ma innego parkingu nigdzie? Nie. Halo, zmiana planów, musimy być na tym pierwszym parkingu, co podawałem, ja go przed chwilą minąłem, bo na drugim parkingu jest rozkopane i nie ma gdzie stanąć. Dobrze, dziękuję za informację, już zmieniam nawigację. Słuchaj, a nie wiesz, Wojtek się nie odzywał tam do ciebie? Wojtek mnie właśnie wyminął. Aha, no to może przyjedziecie tu, bo ja już się wracam na ten pierwszy parking, bo ten drugi jest kilometr za nim, nie? Także muszę się cofnąć i tam się spotkamy. Więc ja mam propozycję, żebyś musiał chyba na Wojtka zaczekać, bo jak go teraz nie umiemy erajsin, no nie wiem, on mnie wyminął tak może przed 5 minutami. Także on powinien być już na tym placu. No to jeszcze go nie ma, chyba że tu zaraz będzie dojeżdżał, to może go... To by go złapie tu po drodze. Dobra, to na ten drugi, na ten pierwszy, co podawałem. To prawdopodobnie. Dobra, ja już zmienię. No papa. Dobra. Pa, dziękuję. No hej. Nie wiadomo, z której strony one przyjadą. Ale Wojtek musi tak jechać jak my chyba. O, jest Wojtek. Chyba staniemy odwrotnie. Dobry. Myśmy pojechali na tamtej parku. Cześć. Jedzie, mówiła. Jarek, przymknij te drzwi, bo ja się muszę przebrać. Za zimno chyba. Ale pięknie. Normalnie. Jak na zamówienie. Niemożliwości. Super.
ja się muszę obudzić jeszcze, bo na razie to... Chcesz herbatkę ciepłej? Nie mam kawy, ja rękawiarki zapomniałam. Nie mam herbatkę, chodź! Już ty tęsknię. Przypomniał się jeszcze drogę. A mogę zrobić termos, przecież mam trzy termosy. To też nie wiem po drodze. Dziękujemy za prezent i za pamięć Margarecie. Hej, zobaczaj. Wszystko dobrze u was? No. Tak, oprócz tego, że jeszcze zobacz. Muszę się dobudzić, to jest wszystko. Jeszcze szklanki i pogoda na zamówienie. Pogoda na zamówienie. Pogoda na zamówienie. To będziemy mieli trochę dalej do szlaku, bo na tamtym parkingu mieliśmy. Jarek, gdzie masz kubki? Ale jest zimnawo, tak? No, takie taki właśnie. Kubki? No, w plecaku. Aha, te nie bułki. W plecaku. Kubki. No, weź jedzą te bułki. Ich co dwie, ona to co mnie. Chcesz herbatkę? Nie, to jest padanie, wyjdzie. Rozpane, nie do pieszczony, Boże drogi! Znaczy, no słuchaj, no, widzisz, kurczę, blady takie czasy, to życie jest takie, czasy piękne. Ja bym nie to na to maluśku, tu macie już nalewać. Nie spałam znowu dzisiaj. Dlaczego? Nie mogę spać. Kiedyś to ja się kładłam dłużej, i wstawałam rano. Teraz normalnie się kręcę w nocy. Tam zasypki. Widziałaś ten parking tam na dole? Nie, nie, nie widziałam, no bo jak ty powiedziałeś, zaraz no, zmieniłam ten. Jest, bo ona normalnie jest. W nocy. Rozkopane kabli, koparka stoi. Ale fajnie, że tak, tak, wiesz, chodźmy kiedyś, no wiesz, no ciężko było się porozumieć tego, nie? Bak, ale bak, bomba, bak. Cach, teraz bak wszystko, jest, cach, no. To jest super teraz. Bo wszystko jest takie. Ale jak ja się cieszę, kurka wodna, ale będzie bombasto. Bracuszek, świeżutki drożdżowe ze śliwkami, proszę bardzo. Dziękuję, na górze, na przerwie. A, na górze. Ja dzisiaj się niezbytnio przygotowałam, a niezbytnio przygotowałam. Ja wczoraj nawet w sklepie nie byłam. Witamy kolejny weekend. Dziś idziemy na szlak. Miejscowości. Właśnie tej. Żółty szlak. W połączeniu z zamkiem. Myślimy, że około 12 km do godziny 5 powinniśmy to spokojnie przejść. Znów przyszło na to, że ubezpieczam tyły. O, i korzenie się zaczynają. Wchodzimy na szlak. Pięknie, pogoda dopisuje. Także super.
Do kominka by trochę starczyło, nie? Na parę lat. Tak, fajnie. Jaki... Kurczę, fajny szlak. Piękne te drzewa, piękne. Poobrastane taką na zieloną trawką. Mchem, mchem. Region Frankfurtu jest bardzo pracy. Zobaczcie, bajka znowu się zaczyna. Skąd on jest w Polsce? Z Legnicy. Skąd? Z Legnicy. Wrocław, nie z Legnicy chyba, Margaret. Wchodzimy w świat magii. Szukamy Baba Jagi. Szukamy dzisiaj dziadów, Bajagi. Zobaczcie, zobaczcie, co tu jest. Normalnie pięknie. Urozmaicenie, krajobraz. Grzybki nawet na drzewach rosną. Ho, ho, ho. Cudnie. Trzeba uważać pod nogi, bo patrzę pod nogi i patrzę na kamerę i nie chcę się spotkać z podłożem, bo można zaliczyć glebę. Kamyk na kamyku. Szlak. Cudnie. Pierwszy mostek mamy. Też po trasie już widzę, Wojtek stoi, czeka na nas. Ławeczka. Co tu mamy? Z Biblii, jak przechodzimy? Szok. Zobacz, jaka cisza. Ptaszki od czasu do czasu słychać. Wiesz, jak tu musi w lecie być jazgot ptaków? Niesamowite. Mowa. Ja przechodzę na skróty. Pięknie. Normalnie. O! No, trochę pochmurane jest, ale i te drzewa robią robotę. Wiesz, tu jak jest, by było bardziej pochmurane, czy deszcz padał, czy... deszcz padał. W lecie, jak to wszystko żyje, nie? To jeszcze bardziej by się zamknęło. Jest zarąbiście. Ostatnio, jak żeśmy przecież... A, no byłeś ostatnio. Nie, nie byłeś ostatnio. Toż mi po ciemku wyjeżdżali już stamtąd, z tego. No, to już z latarkami. Pod samochodemśmy jeszcze byli, już po piątej, nie dalej, już po ciemku przyszliśmy do samochodów. Tak, tak, wszystko mieliśmy, no. Super.
tu są żmije pod nogami. Zobaczcie. Jest przyczepność. No ale można się pośliznąć na takich korzeniach. Czad. Czad po prostu. To miał być ten mostek? Wojtek, to jest ten mostek? Kurczę, co za konstruktor? Jarku, dla ciebie też? Że jak? Mandarynka, klementynka? Klementynkę. Potrzymaj dla Jarka. Pięknie. Normalnie pięknie. A tam mgiełka, nie. To nie mgiełka. Ale szlak jest ekstra. Tak. No, że mnie kolana nie bolą, że głowa, że mam wszystko dobrze. Normalnie po 10 kilometrach znowu góra. No i nic, nic was nie bierze, nie mogę was wykończyć. O. Lepiej być byle jakim, ale sobą. Mówiłem ci już. Widzę was. Wy mnie też? To dobrze. No, zaczynamy. Idziemy pod taras widokowy. Jak tydzień temu, znowu mamy ostre podejścia. Ło. Wojtek został na dole. A my pedałujemy. Ło. Trzeba uważać. Muszę uważać, bo i tu patrzę, i tu patrzę. Tu na zielono. Wszędzie zielono, jeszcze ktoś na zielono maluje kamienie. Zaznaczał szlak, czy co? Pięknie. Schwarzwald, czarny las. Zanuszamy się. Robi się szaro-buro, ale pięknie. I zielono. Zieleń jest wszechobecna. I kamienie. O, porośnięte zielonym mchem. A tu do nas się uśmiecha taka buźka. My do ciebie też. I żniemy dalej. Wojtek. A, tędy. Wojtek, wracasz tutaj? Wracasz, bo tu były schodki w prawo. Dobra, to potem tu wrócimy. Bo tu chyba jest skrót jakiś. Wow. Górę? A to już tędy przejdę, bo nie będę się cofał. Teraz ja idę. Towarzystwo poszło. Teraz ja idę. 1,10 m. Wysokość. O, piękności. Super. O, drzewo na skalę? Nie, tu rośnie. Ale numer. O, wygląda jak Sputnik.
jak pojazd kosmiczny taki, wbity w skałę. O, proszę bardzo, miejsce do biwakowania. Na pewno deszczu nie nabadałoby do garnuszka. Ty, jakby tu namiot rozbił, ognisko, normalnie można imprezę zrobić na łe. Do namiotu nie potrzeba, namiot jest naturalny. Tylko przynieś sprzęt, coś do gara, tu muszę odpunktować, tak? I tu narysuję kopertę. Super. Drzewa normalnie rosną na skałach. Co robi? Ona ma wodę w plecach. Chlupie ci się tam z tyłu coś? O matko. Szok. Tu też ostro jak tydzień temu, nie? Tu jeszcze chyba ostrzej troszkę jest. Patrz, jeszcze bardziej podejścia. Ostro, nie? Tu jest, tydzień temu było też na tamten taras widokowy ostro, ale tu jest wcale nie lepiej. Ła. Uważajcie, bo tu skała jest taka pod nogi. Ła. Pierwszy, drugi, odmeldować, odhaczyć. Znowu ta buźka się śmieje. Pokazuje nam, gdzie mamy iść. O, słoneczko drzaszło, ale jest, wszystko jest spoko, nie? Przebija się delikatnie, ale może i dobrze. O, patrz, ja cię, myślałem, że tam prosto idziemy. Zobacz, co tu jest. Ale bosko, uwiecznimy tu. Normalnie. Nie widać tu zielonych lekarzy w tej zielonej. Idziemy. O, uważajcie. O! Gdzie? Ano. Ostro, ostro. Uwaga, wyprzedzam. Kierunkowskaz włączyłem, ale nie wolno po prawej wyprzedzać. Ale już. Patrzcie, Wojtek już jest. Wojtek ma dobre buty, chyba że ma jakiś akumulator tam czy coś. O, zobaczcie, co tam się dzieje u góry. Oj. Panie kierowniku, może by tak na wstępie? Może ta drzeć, jak załóżcie te, jak to się mówi, raki i przodem. Możesz iść.
Aga. Szok. Dobrze, że słońca nie ma, bo by do domu nie pojechały. By się opalały na górze. Którędy, Wojtek, ty szłeś? Ja wiem, co robiłem. Znowu schodki. Oj, to jakie. Cyk, 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 cyk. Tam, tam. Nie widać nawet tych schodków. Tak. O, Margareta już jest tam u góry. Margareta, pokiwaj, bo już się mało widać. Ty, patrzę tu na schodki. O. Wojtek już na górze. Aj, aj, aj. Pięknie. Schodki takie, że nawet nie widać. Na tym trzeba dopiero wejść. I dopiero... O! No jest, dzisiaj jest też ostro. Ostre podejścia. Maksymalne ostre podejścia. Fua. Kolejne schodki. Jadźcie. Wiecie co, ja bym tu wypił kawę, bo potem już pójdziemy na wodospad, tam nic nie będzie, wrócimy z powrotem i idziemy do, na parking i jedziemy na zamek. Tak? Chcecie tam jeszcze? Ja wlezę na górę, jak się opłaca, to wam powiem. No, tam na dole byliśmy, widzicie, zielone barierki. Jak można na górę nie wejść, być w Rzymie i papieża nie widzieć? Ja to tak mówię. Oj! Schodki, podejścia są dzisiaj ostrzejsze jak ostatnio. Ja. No i co, Wojtek, idę do góry? No widzicie. Idziemy na samą górę i tak musimy, bo wiesz, ten szlak prowadzi, Wojtek, ten szlak prowadzi z powrotem na parking do nas. Ale my możemy, chcemy iść tam, wiesz, na ten wodospad, dlatego musimy zejść w dół. Chyba, że zaraz zobaczymy, o patrz, tu jeszcze, ohoho, chyba, że zobaczymy tu, może tędy zejdziemy gdzieś tam na skróty, coś będzie widać. Ja. Popatrzcie. Panorama tam w dole. W dole szosa. Piękna dolinka, domy, no nie widać. Ale możecie uwierzyć na słowo. Może wyżej będzie lepiej widać. Mgiełka po górach się snuje. Zobaczcie. Piękny tarasik widokowy. My idziemy dalej w górę. Dziewczyny idą. Idźcie na ten taras, tu na tą półkę i zobaczcie w dół teraz tą szosę tam, bo wiesz, na filmiku nie widać na zdjęciach, bo drzewa przeszkadzają, bo tą daleko jest, ale oczy widzą. Paproczki, paprotki normalnie jakby lato było, nie? Zarąbiste te paprocie są. Wojtek poszedł w górę już. Wojtek bada nam ten teren jak zwiadowca. Pilot, tak. A wiecie tutaj, że ten, na tym budynku, tam jest restauracja, ale zamknięta. I są wycieczki nocne, wieczorowe. Była w tym, wiesz, jest tam, wiesz, z przewodnikiem nocne wycieczki są. 9 euro za osobę, nie, dorosło. Ale to wiesz, musi ta korona przejść i tak dalej. No to dopiero byśmy się kiedyś tu, może latem, może kiedy, na nocne zwiedzanie. Jak wygląda ta skała, jak miała... Słyszysz?
Pochodnie, z pochodniami się idzie. Ja organizuję pochodnie? Nie, to tu mają, wiesz. Jeszcze raz. No bo ta droga już tam, bo tam już się kończy szlak, a czy szlak się nie kończy, tylko te, tutaj te skały. I wiesz co, i ona już leci tam do nas na parking, tak w połowie góry. Schodzimy na dół na wysokość tej drogi tam i idziemy wodospad 600 metrów mamy przed sobą. Tutaj nie wygląda na to, żeby było zejście w tamtą stronę gdzieś. No, musimy tu zejść i wrócić się. Ja pójdę tam, zobaczę i zejdę zaraz. Tą półkę. Schodki. Pięknie. Normalnie pięknie. Popatrzcie w dół. Piękności. Kapitalne miejsca. Zobaczcie, jak drzewa rosną, na jakich skałach. Szczeliny. Także trzeba uważać pod nogi. Na dole schodki, którymiśmy szli. Teraz schodzimy na dół. Idziemy w kierunku wodospadu. My mamy wszystko do picia, do jedzenia. Ja teraz popatrzę na tą stronę, wiesz, ale tam cynika nie ma. Podejrzewam, że nie będzie, że to takie, trzeba po prostu zadzwonić i dopytać dokładnie. Ładnie, jak się złamie, to brzmi. Suche jest, jak się złamie, to pójdziesz na dół, jak w dół. Delikatnie tam, bo jak pociągniesz mocniej, to... Dobre. I tak ma być. Humor, podstawa. Ptoka też ma. No, pogłoś ptoka. Po grzywce. Ale to wiesz, no masz ten asystenta pasa ruchu. W każdym bądź razie. Pięknie. Jak się nie melduje za długo, wiesz tak. Cały opis. Antyreklama całej imprezy. W parku pod platanem. Ty, ale to jest antyreklama, bo miało być słońce, a ty parasol wyciągnęłaś. Nie, to jest parasol platan. Ale parasole też używały przeciwsłoneczne. To jest parasol przeciwsłoneczny. A, chyba, że tak. To jest symbolizacja
pusto. Wchodzimy na zamek. Zamek jest do zwiedzania bez biletów, bo jakieś fosa chyba. Wieża, która prawdopodobnie jest zamknięta. Tu jest prawdopodobnie zejście na szlak, ale my idziemy najpierw na zamek. Los. Tam później pójdziemy szlakiem w dół. O, tu też jest zejście. A, tu jest zejście. Zamek jest piękny. Ruiny. Zamek zadziwia. Później muszę przeczytać historię zamku. Potężne. Nie wiem, co to za drzewo. Sosny. Potężne sosny. Nie wiem, czy tam wejść. Można wejść? Można.
idziemy. Ciemno. Zobaczymy, co tu jest dalej. Czy w ogóle coś jest? Czy tylko kawałeczek można zejść? Można zejść. O, tu jest sala. Sala. Tam jest wyjście. A tu jest sala, schodki. Nie widzicie, ale zapewniam, tu są schodki. O, i tam jest okno. Sala 10 na 7. Także jakieś imprezy tu można organizować. Wracam z powrotem. Idę piętro wyżej. Znów piękne widoki mamy. Mgła znowu siada. Fajnie, nie? No. No. To tu tylko dach ci zadaszę, ci kawałek papy rzucę i będziesz miała. Dobrze. Zadzwonię do sołtysa i umówię wam termin. Tak, a... I by było, księżniczko, w którym zamku straszysz? No i na górę nie da się wejść, nie? Zamknięte. O, fajny zamek jest, powiem ci. Taki sufit, strop. Popatrz, jak kiedyś budowali bez niczego, bez tych zapraw. Tyle lat... No tak, ale to wiesz, betonu ani cementu nie ma. Tyle lat to stoi. Ho, ho, ho. Tu trzymają tę ścianę, bo by upadła. No tak. Pięknie. No czemu nie idziecie? Gdzie? Dokąd? Chodźcie. Proszę wycieczki, proszę tutaj za mną. Dobrze to robię? Tak, bardzo dobrze. Dziękuję. Także ja podejrzewam, że ci ludzie, którzy umierają, to nie muszą być tylko ci na COVID, tylko ci być może, którzy... Dokładnie, nie dostali pomocy. Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem. Idziemy do przodu. Obejdziemy zamek w koło, troszkę się ściemni, a przy tym za tym i zobaczymy, jak jest oświetlony, nie? O, tu mamy szlak, idziemy.
Piękne schodki, znowu robi się tajemniczo. A widzę właśnie, żeś to darły zelówki, tam byś te na rynku były. Zamek podziwiają. Byłeś to w piwnicach? Widziałeś to Goda tam na dole? Dlatego wziąłam latarkę. A, tu cię boli. Tam był bazyliszek. Bazyliszek, mhm. Bazyliszek. Chodź wa. Dali schodki, tylko nie wiem gdzie. Muszę zerknąć, ale chyba na dół. Kontrola jakości. Wszystko w porządku. Proszę, pan sprawca, pan kierownik. Zapytaj się, czy jest głową wszystko w porządku. Wydaje, że my czerwony, bo musimy zejść. Czerwonym, tak, tak. A gdzie my idziemy już tu? Proszę państwa, oczywiście, że czerwony pod kolor naszego pana kierownika. Możemy iść tędy i możemy iść tędy, ale pójdziemy tędy. A gdzie my idziemy teraz? Do samochodu. Pan kierownik powiedział tędy, proszę bardzo. Możemy iść tędy i możemy iść tędy. A my pójdziemy tamtędy. Szedłyśmy tam. Chodź wam. No, proszę bardzo, proszę prowadzić. Proszę pana, proszę bardzo. Ostrożnie. Zobaczymy jeszcze miasteczko, jak będzie oświetlone, zamek. A będzie ładnie oświetlone. Tak, to jest janosikowa ścieżka, prowadzi do jaskini. Ale kolory wyciąga, kurczę. Bona. Normalnie jak królowa. Królowa Bona, tylko korony nie mają. Przyniesiecie mi koronę i będzie grało. I ja mówię, to co biorę, to jest śrubka. Idziemy schodkami do góry, ale nic nie widać, bo tylko sam odblask taki troszkę. Margareta, wyciąg ten swój latarnię. Moj, pokaż, no świeci to, o, popa, o, no, 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 o, i proszę przodem, proszę przodem. O, o, już was widzę. O, widzisz. Idziemy, o, teraz. Mogę i za wami, halogen włączony. Po oczach nie daje. Powrotem do góry? No, teraz idziemy, wyjdziemy tutaj koło tego, cośmy wchodzili na tą drogę do zamku. Na tej rozjeździe takim. Tak ten cmentarz, co był. Myśmy się z Wojtkiem zagadali, a tu ścieżka została z tyłu, a tu mi nawigacja mówi halo, halo, skręć, a tu nie ma gdzie. O, pięknie.
widzicie. Już coś widać. Co mówisz, Wojtek? No. Margareta. O, podświetlane schody nawet mają tu. Chodź na wszystkie. Patrz. Co zrobię stopień, to światło wyżej. Podświetlane schody mają. Ja cię, to jest technika. W lesie. To tak samo jak światła krzyżówka, światła w lesie. Sarną, nie ma żywy duszy, ale są światła, są. Pięknie. Co wam powiem, to wam powiem. Już niedaleko. Jeszcze jest 2 kilometry. Patrz, jakie tam ciemno. Na dole nic nie widać, nie? A tu patrz, już jest inny. Idziemy do sauny? Ale tego nie miałem w repertuarze. Czekamy na Wojtka, by nie zginął. Idzie Wojtek? U! Patrzam, jak tam słoneczko zachodzi daleko. Patrzcie na nazwę. I patrz, to jest Kronę. Ach, to my tutaj w centrum wylądowaliśmy. Mm-hmm. To jest ten Michelin Herstel. Tak. Jesteśmy kurcze blady, ale zrobili ładny kruk. Ja myślałem, że my przy aucie wyjdziemy. Gdzie przy aucie? Hej! Wiecie jeszcze ile mamy? 200 metrów do samochodu. To macie okazję pomylić, żeby studiować tutaj. Szofer. O! My nam krzesło przygotowane. No. Co?
pięknie, jak normalnie w bajce. Słuchajcie, zobaczcie, w nocy też bardzo lubię chodzić, w nocy jest niesamowicie. Tu byłem zawidny, żeśmy pierwszy raz szli. Tego nie widziałem. Tak, tak, choć musimy tam podejść na ten mostek. Nie, ostro nie, ale to drzewo jest oświetlone, zobaczymy jak to wygląda. Ale to tylko z jednej strony widzę. A wieża nie jest oświetlona, ta choineczka tylko się tam świeci, patrz. Na górze, nie? Tylko tu jedna lampa widzę, świeci na to drzewo. Myślałem, że bardziej będzie, bo... A, kawałek. Lubię w nocy chodzić, bo to całkiem w ogóle zmienia się, no, całkiem się zmienia miasteczko. No, tylko muszą być światła, tak. Zarąbiście. Tamte ściany troszkę to światło odbija, troszkę oświetla ten choineczka na górze. Fajnie to drzewo widać. Pięknie. Noc ma swoje uroki. Niesamowicie. Pięknie. Dziękujemy. Na dzisiaj kończymy. Dziewczyny już poszły do samochodu, a my z Wojtkiem jeszcze przyszliśmy zobaczyć właśnie oświetlenie zamku. Żegnamy się i do zobaczenia za tydzień. Dzwon z kościoła nas pożegna. Wracamy z powrotem. Godzina 17. Miasteczko się oświetla. Cisza. Żywego ducha tylko my. I dzwon. Do zobaczenia za tydzień. Wojtek pojechał, Margareta też odpaliła brykę i uciekamy do domu. Pa, pa, do zobaczenia.